mieliśmy szczęście, bo w momencie objazdu trasy tu w ogóle nie było zimy. Jeździło się przez większość czasu po szucie zamiast po śniegu. Na szczęście sporo śniegu spadło, więc zrobił się z tego rajd zimowy. Jest to trochę inny śnieg niż mieliśmy na rajdzie arktycznym, dlatego że to jest świeży śnieg, który jest jeszcze niezwiązany, bardzo luźny. Nie zapewnia takiego poziomu gripu jak śnieg na rajdzie arktycznym. Pomijam najistotniejszą sprawę w tym momencie, że jeździmy tutaj na krótkim 2-milimetrowym kolcu, podczas gdy na rajdzie arktycznym jest długi skandynawski 9-milimetrowy kolec. Także poziom gripu jest zupełnie inny, ale to wszyscy tutaj mają tak samo i trzeba walczyć z tymi warunkami, które są. Jeżeli opona nie da prawidłowego poziomu gripu, to nie zostaną wywołane jak gdyby duże siły w układzie zawieszenia, czyli oczywiście są inne kąty pochylenia kół, innego rodzaju geometria zawieszenia. Wszystko jest dopasowane do tych konkretnych warunków, które tutaj panują.